I can't do this. Who the hell make this custom? Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cudownego customu dla ekspertów Deathwish. Jest ze mną oczywiście Desemko. Jestem, już padłam. I słuchajcie, udało nam się w końcu tu przeskoczyć. Jezus Maria, jaka to była masakra. No i co, jakaś kratka pod wodą się otwiera, tak? Co? A teraz skaczemy do tej gwiazdki. Tak, to teraz tak, tutaj należy. Ja już spadłem, zjechałem. No ja też, w ogóle, bo ja chciałam podejść do krawędzi, ja tak, a ona... samo. Ale jak ja mam tutaj wykręcić? Do tej gwiazdki już? Nie no, tam chyba najpierw na ten taki po ja lewej stronie. Ja już... O, jest. Dobra, jestem już do gwiazdki. Dobra. Ja pierdziele. Co tu się dzieje? Bierę gwiazdkę. Tak, jakby ja nawet tutaj nie mogę przeskoczyć, nie? O, dobra, teraz dobra. Się uda. Ciekawe, ile tych gwiazdek. No, 5 tych. Było napisane w readme. 5 tych takich jasnych. Light, mamy light, mamy tak, light teraz. I dark też będzie 5. Okay. No ciekaw jestem, jak ja mam tu wskoczyć. No, obiłem się ryjem. Wskoczyłaś pewnie za pierwszym razem tam, nie? Może tak. Zjechałam, ale podchodząc pod tip-topami, nie wiedziałam, że ona na to nadepnie, no ale jakby już kolejny raz, no to zjechałam normalnie. Znaczy, skoczyłam normalnie. Ale ja nie mogę wskoczyć w tą szparę tam, gdzie jest ta gwiazda. A tu w wodzie jest pływanie. Aha, bo to się gdzieś wodzi otworzy. Aha, to jest to. Dobra, kumam bazę. Nie no, czaisz, że ja nie mogę wskoczyć do tej wnęki. Ona jest taka popieprzona. Ale w sensie... Do tej dziurki tam takiej, nie? Gdzie jest ta gwiazdka. Aha, okej. To za pierwszym razem pewnie no zrobiłaś. Tak. No. No kurde, obija mi się ryjem. Nie, nie potrafię tego zrobić. Musisz poczekać, bo ja już mam problem. No, znaczy, spoko, tylko że ja po prostu szukam na razie... Nie no, ale bez łapek tam skakałaś, nie? Do tej wnęki. Wiesz co, ja do niej skoczyłam i ona zaczęła się tak badżyć. Ty wiesz, o co chodzi? A, ja sobie, ja ją w trakcie tego badżenia obróciłam nie. sobie w lewo i chyciłam się łapkami. Ja pierdzielę. Wiesz, o co chodzi? Takie ty. No i ja sobie ją zaczęłam w trakcie obracać. I łapki wyciągnęłam. Nie no, ja tego nie przejdę. Dobra, udało mi się, idealnie tam wskoczyłem, ja pikole. Ale Boże, już się zaczynają schody od samego początku. I co, do tej wody wiesz co, teraz? No do wody, tak, tylko będzie tak, jak wpłyniesz do tej wody, wracasz się do wody, jest wodospad, wpływasz do wody, do tego i jakby płyniesz dalej i nie wypływasz i dalej jest dziura w wodzie. Jakby dwa razy wpłynięcie do środka. Mm-hmm. Jesteśmy no dobra, w miejscu, razie... w których nas tutaj, w którym nas tu nie było. Ta, bo tu dźwignia jest, dobra, widzę to. Dobra. No dobra, jestem znowu w kolejnym basenie i mam dalej płynąć pod wodą. Tak. A tu na zewnątrz nie wychodzimy? No nie, płyniesz dalej. Aha, bo tu jest tak zamknięte wszystko, dobra. Okej. Okay. Uff, tu jest jakaś dźwignia, widzę. Tylko dobra, na ten rożulek pewnie trzeba będzie wskoczyć. No w jakiś rożulek zaś? No jakiś rożulek wystaje, ale zaraz ci powiem, czy to jest takie ciężkie. A jest tam coś. No, już zjeżdża. Tam jest dźwignia, tylko jak tam wskoczyć? Tu najpierw musisz, pod kątem jest takie... Widzę chyba. No. O ja pierdzielę, jak tam zrobić? Znaczy tutaj to od razu, ale chodzi mi, że później tutaj do tego rożka to ona mi nie chce za bardzo dalej doskoczyć tam przy tej dźwigni. Ja pierdzielę, ale z miejsca skakałaś? Tak, z miejsca. O, dobra, udało się. No nie, no ona mi nie chce, ale ona tam zjeżdża. Tam wejść. Aha, teraz tu na ten rożulek. To nie wiem, czy to nie będzie znowu ala skok taki, co już mieliśmy. No wiem. To ja znowu sobie użyję tego naszego sposobu, żeby ona lewitowała. No właśnie chciałam, ale nie bardzo się da. Wiesz? A. Bo mi już spada. Dobra, spróbuję tak, no niech będzie. Ja pierdzielę. Znowu jest milimetr, no. Słuchaj chyba. No. Ja pierdzielę. Jeszcze najgorsze jest to, że ja nie za bardzo widzę ten rożulek. On jest taki spieprzony. Dobra, mam ja to. Ja pierdzielę. Jest! Też to mam. Dobra, gites. Nie było tak źle. Nie. I to teraz do no to, tej... Tak, dźwignia. I teraz zobaczmy. Mam nadzieję, że to nie jest żadna czasówka, bo się zdenerwuję. Nie, no nie, żadna muzyka się jakby nie... A da się odciągnąć dźwignię? Wiesz co, nie wiem, ale no...
A to gdzieś obok się otworzyło, właśnie bo tak nie słyszałam. Słyszałam, kurde. Są skoczę do tej wody. Tak, to się otworzyło znowu, idziemy tam na górę. Czyli znowu muszę wskoczyć tam z dołu, tak? Tak, na ten rożulek znowu taki, wiesz, ten taki łatwiejszy, że tak to ujmę. O Jezu, ja tu mam problem z wycelowaniem na ten rożulek. Dobra. No nie, nie, na pewno nie tak. I... Aha, i tam w to okno? No, w okno takie na prawo, nie? Nie, poczekaj, na prawo? Na prawo, tak. No dobra, no jestem tu, ale to... Nie umiem jej ustawić, no. Zaraz zobaczymy, czy to... No wskoczyłem wtedy za drugim razem, a teraz nie mogę, czekaj, to... Czy to jest lokacja? Wow. Nie. Okej. Okay. Chciałbym za shotguna. Nie, nie, ja nie wskoczę teraz tam. O, teraz, Boże. Jaka mordęga. Jak normalnie tam bezpośrednio do tej wnęki? Tak, tak, tylko łapkami musisz się chycić. Już co tutaj... No dobra, to na razie nie widzę nic takiego, a w wodzie? Ledwo. Jezu, jakoś na razie to idzie, ale masakra. W wodzie ja nie ma nic, po prostu trzeba obejść to pomieszczenie. O Boże, motor. No wiedziałem! Pamiętasz, jak mówiłem, że to śmierdzi pojazdem? Jak były te skosy? Wiedziałem. Czyli co, tu nic nie ma w tym pomieszczeniu, mam to obejść dookoła? No tak, ja, wiesz co, przejrzyj jeszcze raz. Ja z jednej i z drugiej strony w wodzie patrzałam, ale moim zdaniem tam nic nie ma. A ale na wiesz środku co? W tej wodzie? No właśnie patrzałam, niby nie ma nic. Ale wiesz co, tutaj, ja pierdzielę, to jest cutscenka. Wiesz co, chyba na razie jeszcze nie ruszamy tym motorem, tylko trzeba było się przejść tam dalej, tak jak nam cutscenka. Nie, no wiadomo, ja na samym końcu jak chcę nim w ogóle jechać. Ja już boję się nawet na samą. Na razie byśmy szli tak, jak nam pokazuje filmik. Dobra, muszę no mam to. Ja nie wiem, o jest, tak widzisz te ostrza? Patrzę właśnie, nie no, jakaś porażka. Ja w ogóle jak ja widziałam, jak pokazuje nam kamera, jakim torem mamy iść, to tam jest taki sufit, że ja uważam, że ja widzę tam nie przeskoczę. Sufit. Widzę. I te takie występy jeszcze, które cię będą blokować. Jezus Maria. Ale tam klucz jest potrzebny. Aha, ale... No i gwiazdki, no ale my nie mamy tego. No ale może po drodze tam jeszcze coś jest? Może. Czy nie idziemy tam? No nie no, idziemy, no zobaczymy. Ale to tak jakby dwie drogi pokazała no taka właśnie, nie wiem, jedną na prawą, drugą na lewo, taką drabinkę w dół, ja nie wiem. No i tu jest w ogóle jeszcze jakaś dźwignia, wiesz? Poczekaj. Ja sobie nie, no to tam na lewo są klucze i gwiazdki, to nie idziemy tam na lewo do tej drabinki. Ale co jest ta dźwignia? Chcę zobaczyć, co to robi. Aha. Czasówka? Nie, może czasówka. Nie, nie, pokazuje... Pokazuje, jak się otwiera przy wodospadzie przejście i tam chyba po tych wodospadach trzeba będzie tym motorem jechać. Ja pierdzie. Ale to w takim razie na razie idziemy po prostu. Nie, to ja też sobie ją przeciągnę, żeby mieć już to otwarte, żeby nie zapomnieć, nie? No wiem, o co chodzi. Tam, gdzie wypływaliśmy, nie? Ja. Przy tej wodzie. I co, idziemy tutaj no, idziemy w głąb. No co? I już tu widzę, czekaj, tu nic nie leży, żebym ja czegoś nie pominął. Widzę, że takie skosiki, nie? Mhm. To dobra. Będzie jakiś ciężki? Nie. Nie, nie, nie. No i jesteśmy w tym lawowym tył pomieszczeniu. Przód trzeba? Co? A nie, to nie trzeba tył przód. O Boże. Dobra. No i co? I teraz na prawo idziemy. Tak jak nam tu pokazywali, no. Ja pierdzielę, nawet nie chcę iść tam na lewo. Właśnie tutaj teraz tak, wskoczyłam na to jedno i teraz tutaj będzie taki trochę banana jest do zrobienia w takim razie. Wiem, że wyminąć trzeba, tak? Tak, tak. Jezu, co ona zrobiła? Nie wiem, jak mamy to zrobić, ale... Znowu jakiś glitch? Nie, no nie mogę nawet skoczyć. O, wskoczyłam za pierwszym razem, wow, hit. Widzisz? Nie, po prostu jakaś masakra, ja nawet na pierwszy nie mogę wskoczyć. Okej, bądź mądry, pisz wiersze, tu jest tyle przejść. Dobra, najpierw się tu porozglądam, co prawda oni pokazywali na wprost, ale zobaczymy, czy w tym... Ona się wstapia trochę w ten... Dobra, nie wiem, jak to zrobić. Znaczy wiesz co, no nie wtapiała mi się w nic. A nie, za pierwszym razem no, też no, dlatego mówię, wow. nie wtapiała się w nic. To i zejdziemy tu w prawo, tak? Tak, tak, w prawo, korytarzem. Ale w tych okienkach, tak, to idź w prawo i tam w tych okienkach patrzyłam, nic nie ma. Więc idziemy ale dalej prosto. Ale puste te pomieszczenia. No puste, puste, no ale no, nie oczekuję nie wiadomo czego od challengingów custom. No, wiesz? Tym bardziej, że ocena była 8-0, nie? Mm. Dobra, o, matko, tutaj do góry tu się jest? Wspinamy po prostu. No właśnie tak patrzę. No jestem wyżej. No jestem też wyżej. Taki daszek tutaj jest. A na ten daszek ale tu idziemy? Jest jeszcze daszek, no. Chciałabym, żeby ona tam wskoczyła, o.
A tu jest jeszcze wieże takie. Widzę. O, tam są takie dziury w ścianach. Nie wiem, czy ty to widzisz. I nie wiem, czy z tego nie trzeba w tą dziurę. Widzę tą dziurę. No bo teraz stąd to chyba nie ma za bardzo innej opcji. No tylko... Tylko z rozbiegu trzeba pod kątem jakoś zrobić. Poczekaj. O Boże, spadłam. Jezu, jak to zrobić? Nie wiem. Jest! Zrobiłem to. Ja na razie mam pierwszą próbę failową. No i mi się udało za drugim. No ale co tu Dobra, jest? Dobra, mam za drugim, zrobiłam. No i gites. Co tu jest? Woda jakaś. Zeskakujemy na dół, rozumiem. W zasadzie w ogóle chyba żadnych przeciwników tu nie było, no nie? A nie, dobra, był jeden koleś. Był tam koleś. Ale nie mamy też broni. Czekaj, tu nie patrzę. Tu też. Ale w tej wodzie też nie bardzo coś widzę. A no nie, w tej nie ma nic. Idę do następnej. A bo to jest też woda. Tam jest jakaś... Tam jest drabinka do góry. Właśnie chcę zobaczyć. No tak, tam jest jakaś kratka i drabinka, ale to poczekaj, idziemy do wody chyba, nie? A w wodzie jest przejście? No jest w tej drugim baseniku. Aha, no dobra, no to możemy najpierw tą wodę. Żeby tu nie było żadnych czasówek pod wodą. No błagam. No już widzę kratkę zamkniętą. No widzę. Już widzę kratkę zamkniętą. Tu jakiś skos. Gdzie mam płynąć? Ja no nie na wiem. Na razie, aha. Tu jest jakiś, w suficie coś było, widziałem, minąłem. Jezus, ja już trzy rzeczy widziałam. Dobra, jest dźwignia na końcu, to będzie czasówka 100 pro. Dobra, widzę tą dźwignię. Tylko co się otworzy, pytanie. Wszystko. Czy ta klapa, Ja myślę, że wszystko. Czekaj, czy ta klapa się otwarła? Ej, otwarło się chyba. Tak, otworzyła się ta klapa, to blisko jest. No ja tu wypłynąłem, od razu do góry jakby. To ja też wypływam. Ale nie wiem, czy to jest czasówka w takim razie, bo to jest cały czas otwarte. A nie, zamknęło się. No, dobra. Ale pytanie, czy tamte rzeczy też się nie pootwierały? No, ale to nie zrobimy wszystkiego teraz naraz, nie? O matko. O Boże, co to jest? Drabinka tam jest. Jest, wskoczyłam, dobra. Gdzie wskoczyłaś? No tam na prawą stronę, bo trzeba stamtąd na tą drabinkę się odbić. No ale jak ty tam wskoczyłaś? Biegłam ze sprinta, puściłam sprinta w wodzie. No, chyba sobie jaja robisz. Nie. Niestety nie. Ej, ale czaisz, że nie mogę na drabinkę wskoczyć? Ale to ja będzie dla mnie karkołomne, bo ja gram na lewym alcie. Ale... A no to czemu grasz na lewym alcie? No bo dla mnie jest wygodniejszy. A wszyscy grają lewym altem, my gramy prawym. Z Grzesiem. Zawsze. Ale prawy alt ma to do tego, że niestety wyciąga też łapki, nie? No właśnie, mnie to i ty zrobiłaś to prawym altem. No ja gram skokiem? Tylko prawym altem. Ale mnie denerwuje to, że ona te łapy wyciąga. Ale no to ja musisz puszczać, ona mi nie wyciąga łap, bo przecież jakby wypuszcz... Ja już się nauczyłam tak grać, że ona mi tych łapek nie wyciąga, bo ja tylko tak ino Pyrkasz. Kliknę, pyrknę i nie wyciągnie łapek. Jest, mam to. Dobra, teraz ta drabinka zostanie. Aha, o jakie głupie! No nie gadaj. No nie. Ej, nie doskoczyłem nawet do tej drabinki, o co kaman? Ej, jak ja mam to zrobić? Głupie. Znowu coś ala ten. Ala glitch. Nie zrobię tego. Dobra, pokaż mi najpierw co to jest, bo ty to zawsze gadasz, nie zrobię, nie zrobię, zaraz za drugim razem, bo za pierwszym ci się udaje. Znowu chyba trzeba trochę zjechać, żeby być troszeczkę dalej. Ja mam tu się wspiąć na ten skos po tej drabince i przesunąć się na łapkach, czy nie? Tak. I do tyłu? Tak. Ale z rolem? Właśnie robię z rolem, ale nie wiem, czy to jest sens, chyba nie. Nie, no bez rola chyba. No to rób bez rola, proszę bardzo. A, dobra, czaję. Moim zdaniem bez rola to tak raczej słabo. No dobra, ale złapałem się tutaj tego skosu. No ale nie? Jak? Nie no po kumam. Po prostu. Doskoczyłem. Ale ona mi zjeżdża przodem. Nie, no mi zjechała tyłem. No właśnie mi zjeżdża przodem, w tym jest rzecz, nie? O to chodzi, że mi zjeżdża, ale przestawiałeś ją, przekręcałeś? Nie, no w sensie leciała tak jak leciała. No nie? To nie, to mi cały, o to się rozchodzi, że mi przodem zjeżdża. Aha, jak no mam dobra. To zrobić, żeby zjechała tyłem? Ja pierdzielę, ja mam teraz dramaturgię. Wiesz co tu się dalej dzieje? Weź lepiej powiedz co zrobić, żeby zjechała tyłem. Ale ja nie wiem, ja zrobiłem po prostu rola, ja nic nie robiłem poza tym. No nie. Nie kierowałem jej nawet. Nie, coś jest nie tak. Coś musiałeś w którąś stronę, tylko pytanie w którą.
No to ja nic nie klikam. O, dobra. No, chyba, ja zrobiłam ja nie... się to z rolem. No dobrze, no to git. No i... No ale teraz ja mam dupę, no bo ja nie wiem, co ja mam zrobić. No i zrobić. Muszę to powtarzać. Czemu? No bo muszę. Bo zamiast F6 wcisnąłam F... No. Aha. Nie, ale ja zrobiłam nie mogę to, powtórzyłam, teraz... dobra. Ale słuchaj, nie mogę teraz stąd skoczyć. Ja nie wiem, jak to zrobić. Ale skąd? W sensie z tego? No, skocz teraz z tego z rolem do tyłu i się zmieść no i zrobiłam w tą rękę. No i ja co? Tego nie mogę zrobić. Ale byłaś przy samej ścianie? Chyba tak. Dobra, jest w końcu. Boże. A i tam jest widzisz? Jump dźwignia w ogóle. A czy my na nią teraz idziemy, czy gdzie? No, gdzie chyba my tak. Mamy skoczyć, przepraszam. No jump dźwignia. Na tą jump jest. Dźwignię, tak? No. No, o Boże, no przecież doskoczyłam do niej. Jakie głupie. Ej, no ja też byłem blisko. No, ale o co chodzi? Normalnie aż mi przesuwa ta dźwignia, ona się jej nie łapie. Ale głupie. Znaczy ja nawet nie doskoczyłem aż tak. Nie, no bez sensu. Ej, no bez sera. No, bez jaj. No, no ja udało mi też. Się. Ale jaja tu są. I no. Tu się otworzyło. O, jest, widzę. Aha, bo to jest... A, bo to jest miejsce, w którym żeśmy tu przyszli. Dobra, kumam bazę. Coś tu się będzie działo. Kolce. Zajebiście. Ja pierdzielę, przecież tu nie ma chwili oddechu nawet. Nie, nie, nie. Tu się nie dzieje. Ale przynajmniej, masakra. Słuchaj, idziemy cały czas jakby do przodu, nie? No tak, to najważniejsze. Ten pierwszy odcinek Eukastemu to porażka jakaś była. Muszę pomyśleć, Jezu, co zrobić. Ja już spadłem. Tam trzeba chyba się złapać, nie? Czekaj. Ja tak doskoczę? Nie. Bez sera. Dobra. Tego drugiego się złapałam, tylko co teraz? No co, wspinamy się, nie? Mhm. Dobra. Mam ale to. Odskoczyłaś na bok? Tak, później tam na bok. Mhm. Aha, zabrało mi całe HP. Jest no gwiazdka kolejna i jest dźwignia. Super. Nie mogę tego wyczuć, wiesz? Nie mogę się tutaj ogarnąć, w którym momencie ja mam wyjść. No nie, ja tego nie mogę zrobić. Zabijają mnie te kolce. No nie, nie zrobię tego. Nie wiem, jak to mam zrobić. No, a teraz mnie nadziewają. Ja nie ogarniam. Jezu, udało się w końcu. Co tam taka cisza? No bo kminie, co tu zrobić jeszcze, wiesz? Bo drzwi nam... Oczy, zrób to. Drzwi nam się jakby otworzą, ale jakby nie chciałabym tam iść jeszcze. No tu dźwignia jakaś, tak? Tak. A, i ten, i gwiazdka kolejna. Drzwi się otwierają, ale które to są? Ale wylecisz, tam jest okienko zaraz, to zobaczysz. Jest takie okienko, płyniesz, no to będziesz jest. Widział. No. Tylko ja się wracam do tej wody, bo ja jeszcze tu nie idę. Ja się wracam tam, bo tam na bank trzeba było zrobić coś jeszcze. Nie wierzę, że nie. No tam mieliśmy 3 przejścia, wiesz. Ale do tej wody... No, aha, no tam wiem. Wracam się, bo to jest bez sensu. A w tej sensu. Wodzie tutaj tej coś jest? No a jest to przejście, otworzyło. To co nam się otworzyło, ale tam ja się tam wracam, bo to nie ma innej opcji. Jeszcze to nie, to jest chyba nawet zmiana levelu w tej tak? Wodzie, bo tam jest taka ciemna aha. Dziura, że tak powiem, więc nie wiem, czy tam nie ma zmiany levelu. Ej, ja czuję, że nie mogę teraz do tej dziury wskoczyć. No ja wtedy też nie, to nie było takie easy, nie? No nie mogę. No nie spokojnie. Mogę. Spokojnie. Jak na uda wojnie. Się w końcu. Dobra, już. Idę tam. Mi się też pewnie nie uda. Bo my żeśmy w tą pierwszą klapę wpłynęli, tak? Tak. Dobra. W pierwszą klapę. Później był już ale taki to znowu skos. Musisz dźwignię pociągnąć, ja nie? Wiem. Bo to się zamknęło za nami, tak? Udało. Wow. Bo to się zamknęło za nami. Zamknęło się, tak. Klapa się zamknęła. Dobra. Tak, bo tu jest zamknięta kratka, jest po drodze i jest jeszcze tam skos. Jest taki skos, tak. No właśnie wtedy do tego skosu nie płynąłem. Co tam jest? Nie wiem, płynę najpierw do dźwigni, bo chcę zobaczyć, czy coś z tego się otworzy.
No ale to i tak ci nie pokaże, nie? No, nie a jak pokażę. Za fosem są jakieś drzwi? Dobra, ja najpierw przyciągam dźwignię w takim razie. No dobra, to ja też, no. Powiedz mi tylko, gdzie płyniesz? Do tych pierwszych drzwi? Najpierw płynę do... może do skosu. Okej. No, skos płynę, ale nie mogę tam wpłynąć. Nie mieszczę dupą. Ja już się obiłem, więc jak to jest czasówka jakaś wyżyłowana, to ja tego nie przejdę. Tu są zamknięte. Aha, i to jest ta sama kratka. Ale głupie. Ale tu są jakieś odnogi różne, ja nie ale wiem o co chodzi. Ale to jest wszystko pozamykane, nie za bardzo kumam tego. Ej, zamknęło mi się przed ryjem. Czasówka. Ale to trzeba tak idealnie zrobić, wiesz, bo ja się obiłem ryjem tam. Ale tu nam... Na samym końcu są drzwi. No dobra. Nie wiem, czy... Czy ja teraz nie tego, czy ja tego nie jest, zamykam. Jest, udało mi się. Wiesz, ja nie wiem, jest, czy ja tego nie zamykam. Jest gwiazdka kolejna, wiesz? Tak, tylko tylko ja mi teraz... się kończy powietrze. Aha. Bo to nie jest wcale taka droga. To no jest to daleka poczekaj. Droga. Jezu. No ale otwórz to! To ja sobie zrobię to inaczej. Jeszcze raz. Jezu, ja już tracę życie, nie? Nieźle. Jaki jest skrót na apteczkę? Dziewiątka. To ja inaczej wypłynięcie. To zrobię w takim razie. Ja sobie najpierw przeciągnę dźwignię. O Boż. Jaka tragedia. Przeciągnęłam sobie najpierw dźwignię. No. Popłynęłam do klapy. No. Zaczerpnęłam powietrza. No. I jeszcze raz idę do dźwigni. Wiem. Kumasz no, basen. Ale ja wykorzystałem apteczkę, trudno. Dobra, płynę tam teraz. Mam trzy małe jeszcze, ciul. Najwyżej będziesz mi dawała save. No dobra, no to to już mam ogarnięte. Ile mamy tych gwiazdek już? Dobra, no ja dwie. Jeszcze nie mam, bo ja tam płynę. Ale nie, ja... to jest ciemna, czyli no łącznie trzy, okej. Okay. Ja tego nie zrobię. Bo ona mi się tutaj w tym... No nie, patrz, co ty? Wiem, a w życiu! Wiem, nie ma takiej opcji. Idealnie to przekłynąć. Nie ma takiej opcji, Mariusz. Nie. No mi się za drugim razem udało. Nie, nie. Ja jestem w miarę daleko, zanim ona zaczęła... Zanim to się zaczęło zamykać. A gdzie my teraz w ogóle mamy zamiar iść po tej czasówce? Po tej drabince? Nie, no motor. No ale motor... A gdzie ten motor był? Trzeba się wrócić. Poczekaj, bo ja się muszę skupić. Znowu do tej klapy? Czy gdzie? Ale ja tego nie zrobię, nie. Mariusz. Ja nawet się nie zbliżam do tego. Zrobisz? No nie, spokojnie. Coś jest nie halo. No ja nie potrafię nie w ten... Nie zbliżam a, się. Wiem. Ja się po prostu badżę w ten rożek. No dobrze, no zaraz to ogarniesz, spokojnie. Nie ogarnę, bo ona nie wpływa w ten rożek. No dobra, teraz płynęła ładnie, ale pewnie gdzieś po drodze się zablokuje. 100%. Tylko tam płyń dalej na wprost, nie skręcaj wiem, w prawo. Wiem. No nie! W ogóle patrzcie, co się stało. Lara zniknęła. Zacięła się w drzwiach, jakby ją przygwoziła. Patrzcie, co się stało. Ja pierdziu. Dobra, ale akcja. No nie, ja tego nie zrobię, przykro mi. Zrobisz, nie. Jezu, nie pani. O, duża apteczka tu leży. Zobacz, wykorzystałem dużą apteczkę i zaraz będę mieć znowu. Te siwy, ja mam zawsze takie wrażenie, że one zaraz mi tu wstaną, nie? Ożywią się. Ładnie to wygląda, ale pustawe są te lokacje, powiem ci. Mogłoby być więcej szczegółów. Dobra, mam to. No i co? Nie zrobię. Dobra, ja się wracam, tak? Do tego motoru, tylko no nie, dobra, nie ale wiem, gdzie on był. No dobrze, a biorę dźwignię i gdzie mam płynąć? Tą samą drogą, czy jak? No właśnie, znaczy... No nie, no teraz mówię o tej gwiazdki, nie? No od tej gwiazdki. No przeciągnęłam dźwignię i co? Wróciłem się do tego basenu, do którego... Ale o co chodzi? Przeciągnęłam dźwignię i drzwi mi się nie otwierają. Dwa razy musisz dźwignię, o bo ona nie zadziała. O to jeszcze raz, dobra. Tak, no ja tam z tego straciłem apteczkę, bo ja już chciałem wypływać, a tam się okazało, że wiesz... Gdzie był ten motor, kuźwa? Nie mogę sobie tego przypomnieć. Przed lawą. No dobrze, a gdzie była ta lawa? Tą klapę? A może trzeba tym skrótem, a może tym w wodzie cofniemy się do tego miejsca? Brałeś to pod uwagę? Tam ci otworzyliśmy tą... Pod wodą. Ale to trzeba się wrócić do poprzedniej lokacji. Jak? Przecież to nie w tej wodzie się otworzyło. Tam, gdzie gwiazdkę zdobywaliśmy, to w wodzie się otworzyła kratka. Tak. No, i to było w poprzedniej lokacji, nie w tej, co no teraz tak, jesteśmy. Ale no to tam, no to cofnij się tam. No to dobra, no to ja się cofam. Jezus!
Ja już mam piksel życia. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Serio. No jest tu ta woda, dobra, mam to. Zobacz, bo może to się cofniesz właśnie do tego. Tu między levelami się zmienia. A tu znaczy... po tej drabince byliśmy na górze? No ja przed chwilą tam wlazłem. No i co? Zmienia się. No i wróciłem do poprzedniej tej. Aj, czyli po tej drabince mam iść, tak? Tak, tak. Dobra, tak. Dobra. Ej, tu się zmienił level. No mówię, że może się zmienia level, ale może właśnie do poprzednich, tam, że możesz dojść do tego motora. A to poczekaj, bo. A, bo ten level to w ogóle się zmienia level, ale nazwa jest taka sama cały czas. No dobra, chyba tak, wiesz? Tak? Tak mi się wydaje, bo tu jest ta woda, ten basen, my tu płynęliśmy pod wodą, tak mi się wydaje. I tu się gdzieś wypływało, tak? No, tylko tu jest ten rożulek, to tu? Gdzie ja mam iść? Taki rożulek tu jest, to jest chyba to. Aha, spoko. Zaraz zaś znów będę mieć problem z tym skokiem. No oczywiście, że tak. Tak, bo to tu się otworzy. Tak, to na pewno tu. 100%. Jezus. Ależ się boję tego motoru, wiesz? Ty się nie obawiasz, rozumiem? Obawiam. Tylko, że ja próbuję po prostu na razie się wrócić, wiesz? A jesteś w tej wodzie już? Tak, i wpływam teraz w to, co żeśmy wtedy otworzyli. Kurde, a mam pełne HP? Mam pełne HP, dobra. Kit. Jest zmiana levelu. Idziemy, wypływamy. No w tym pomiędzy takim, no w tym basenie takim jednym, nie? Aha, i tu trzeba i pod wodą musisz popłynąć. Ale tak. Boże, w którą tą mańkę? W tą, dobra. Oj, nie pamiętam. Dobra, w tą mańkę. Widzę. No i na ten rożulek teraz taki, nie? Znaczy na rożulek. No taki tam skok był. Pod kątem. Do tak, okienka, prawda? Tu, do okienka, tak. I tu będzie teraz ta pusta taka sala, w której nic nie było. No i ten motor tu będzie. Tak? Tak, dobra, mam ten motor. Jezus. No to aż się obawiam, co tu się będzie działo. Dasz radę. Ile mamy? 27 minut. Jezu, wiesz, że ja nie lubię pojazdów. Wiem. Ja pamiętam, co mieliśmy w tym takim challengingowym Neon Guard. Neon Guard. Tak, pamiętam też. Na tam, tylko wiesz, bez zapisu. No tam był bez zapisu, no tutaj nawet nie ma o czym mówić. Nie, no tu bez zapisu, wyobrażasz nie, to sobie nie w ma ogóle takiej nawet opcji. Przejście na przykład tamtej zręcznościówki z tą drabinką? Nie. Bez zapisu, no hit. A dobra, czy ja mam się tam coś w wodospadzie pamiętam, że się otworzyło i trzeba będzie tymi wodospadami, rozumiem, jechać, tak? No jestem tu, no. Tylko teraz tam jakoś muszę wjechać, żeby do wody, bo wiesz, do, nie mogę dotknąć wody. Mm-hmm. Tą dźwignię mamy przeciągniętą, no, tak? No, dotknąłem. Tak, ja mam przeciągniętą, mam otwarte. Dobra. Okej, okay, ja też. No, udało się. Płyń! Jezu, stój. Dobra, mam to. Dobra, jadę. Ja pierdzielę! Nie, no to już jest do dupy. Nie wiem, czy tu nie trzeba skręcić. To jest takie z dupy. No, ciśnij kloca. Jest, dobra. Zapisz to. Jak ja mam tam? Aha, że niby tędy, zapisz tak? Zapisz to. Ja zapisuję, słuchaj, po kawałeczku. Ale to jak to nie wiem, zrobić? Czy jestem w ogóle w dobrym miejscu. Ale jak ja mam tam wjechać, bo nie kumam. A co ja mam tu zrobić? Aha, że niby tu, tak? Nie, ja nie wiem, co ja mam dalej zrobić. Wjechałam, okej. Okay. Ja mam po tej rampie tam na ten wodospad. Nie, no to jest nierealne, deseo. No nie wiem, na razie, wiesz... Nie, ja aha, tego nie zrobię. O to ci chodzi. Ty to widzisz w ogóle, co tu się odpieprza? Widzę. Mhm. Jest taka rampa widzę. I trzeba tak chyba widzę. Skręcić, nie? Mhm. Jezu! Nie, ja tego nie zrobię. Byłem na tym wodospadzie, ale ona jest tak ustawiona, że ona z tego zjeżdża. Ja pierdzielę, jaka masakra. Nie no, 5 lat później, słuchaj. No nie. Jezu. Nie. Nie wiem, jak to zrobić. Masz patent? Nie. To będzie 5 lat później kolejne. Nie mam patentu. Nie. Ja cały czas... Ja z lewej strony, ty z której jesteś? No też z lewej. Moim zdaniem tu nie można zaryć o tą ścianę. Mm. Bo jak ona zaryje tą ścianę, to się, wiesz, spowalnia. Miałem jedną taką próbę zajebistą, ale... Ja pierdzielę, no... Nie przejdę tego. Możesz jeszcze inaczej ustawić w tym, wiesz co? Jedź! Jestem!
O Boże, udało mi się. Dobra, teraz spróbuj teraz dziącha. O Boże, prawda. To mnie niby podpaliło. Ej, tu jest lawa. Nie mam pytań. Jak ja mam to przejechać niby? Nie mam pojęcia, jak ja mam tu wjechać. No dobra, tak po skosie. Ja pierdzielę. Nie. No musisz tak, nie wiem jak ja to zrobiłem. No po prostu odbiłem się jakoś od tej ściany. To w ogóle jest losowe. O, jest, dobra. Jest? Jestem na rampie. No to ładnie. Czekaj, ja teraz zapiszę, bo to znaczy znowu jest woda. No ale, nie, dobra, aha! Aha! Jestem na rampie i z rampy co mam, wskoczyć tam, czy co? Co ją zrobić? Na jakiej rampie jesteś, przepraszam? Ja myślałem, że my mówimy o tym skoku właśnie już z tej rampy, że skoczyłaś na ten wodospad. Nie. No to ja nie wiem, co ty tam robiłaś. Ty się mordowałaś. No nie mogłam zjechać z wodospadu na rampę. A, na rampę. No to teraz z rampy skocz na ten wodospad. To jest, to o to się rozchodzi. O to się rozchodzi, ale to nie wygląda na jakieś mega ciężkie. No to zrób to. Dobra. Tu mam basen. Zrób to, bo ja się męczyłem z tym w ciul. Ja akurat ze zjechaniem to w ogóle nie miałem problemu. No nie, to ja nie mogłam tam se trafić. Na tą pierwszą spoko. Nie tu, Boże, gdzie ja mam tu pojechać? Jezus! Co to jest? No. Nie. A, ja się zatrzymuję tutaj... na tym wodospadzie, po prostu stoję w miejscu na nim. My się chyba do tej czasówki musimy dostać. Takiej, co nie. Pamiętasz, w pierwszym odcinku ją otwieraliśmy na czas? I co koleś nam tam wyskoczył? Jezus, jestem! No i pięknie. I teraz na lewo? No pod wodospad musisz znowu podjechać. No bo na wprost jest woda, nie? No. No to nie możesz pójść. Czyli zmęcić. Na lewo tam tak, tak, zjechałam. Tak, tak, tak. Tylko uważaj, bo tam jest lawa. Ale tam w ogóle, jeszcze nie? Coś dalej jest. I teraz też nie wiem, czy prosto. Dobra, Jezu, pojedziemy prosto. Słyszysz te dźwięki u mnie? Całą noc ktoś miał, wiesz, alarm od samochodu się włączał. Całą kuźwa noc. I nie mogłem spać. I tak, wiesz, co chwila. Dobra, słuchaj, jak to zrobisz, to może zakończymy ten odcinek, co? Bo jest 34 minuty. Okej, ale ja nie mam żadnej lawy, więc ja nie wiem, o czym ty mówisz. Tam była taka, tylko nie zauważyłaś tego, bo to był taki pyrdek mały i mnie spaliło na przykład, a ty przyjechałaś, pewnie nawet nie zauważyłaś. Jak się jechało takim wąskim korytarzem, to tam był taki fragment. Nie wiem. No, zmieniłam level, tak? Tak, i teraz będziesz musiała na prawo tam no tak mam się spuścić. Na prawo. No i potem po tych takich skałkach taki rozpęd wziąć, nie? Aha, po tych tu. No beznadziejne. Aha, już znaczy, jestem w wodzie wylądowałam. No, musisz tak pod odpowiednim kątem to tak uchwycić, nie? To jest w ogóle jakaś zagadka, dotarłem do jakiejś zagadki. Jak to jeszcze będzie zagadka razem z tym motorem, to po prostu padniemy tutaj. A to jest tu, gdzie żeśmy kiedyś tą czasówkę robili. Dokładnie tak. A dobra, bo pamiętasz tam, że nic nie było, my żeśmy tam poszli, zrobili... Tak, i tak. Tam było taka... Dobra, bo ja się tu zawiesiłam, tak. Muszę poczekać jeszcze wycofać. No ale przecież ja ci mówiłem właśnie, że tym śmierdzi dlatego tym motorem, że tam jest, tam nic nie było i była taka rampa jakby, nie do podjechania. Jeszcze muszę wycofać, bo się oczywiście tutaj zablokowałam. No, i jak tam wjedziesz, to kończymy. Dobra, dobra. No ja już jestem na tym wjeździe do góry. Jedź, jedź, jeść. Teraz pod tą wjeżdżam rampkę. Aha, i tu są jakieś dźwignie. Tak, ja tu stanąłem sobie tym motorem, dobra, zszedłem z niego i... Dobra, to możemy kończyć. No. Dobrze, to dziękujemy wam bardzo serdecznie. Tak. Jakoś, słuchajcie, poszło. Tak, tak. Ale jak widzicie, nadal jest mega challenging. Mhm. To naprawdę nie jest poziom Vikings nawet. To nie, przebija Vikings przebija. Pod każdym względem, moim zdaniem. Tak. No, ale trzymajcie kciuki, żebyśmy to ukończyli po prostu, nie? Dokładnie. Do następnego, pa, pa. Pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Death Cellar, and if you want you can watch the entire playlist from the series here. See you around.